Kolejny vlog po przerwie. A jak? Dzisiaj zaczynam trochę przy pracy. Ostatnio chyba wspominałem o ciągłości, tak mi się coś kojarzy. No to dzisiaj będzie temat poszatkowany. Było nagrane z tego samego dnia, co ostatni vlog rzuciłem. Chyba 25 kwietnia. Był wrzucony. I nagrałem wieczorem jeszcze jedno nagranie, tak na fali. Jeżeli będzie dobre, to wkleję je tu. 3, 2, 1. Ile czy tygodnie nie było nic, teraz drugie nagranie jednego dnia. No ale to już będzie następnego wyemitowane. Tak mi jeszcze się układa właśnie w głowie. Jednak wygadanie pewnych rzeczy pomaga. Ja się tak myśląc na temat tego abstrakcyjnego, takiego swojego myślenia, powoli zaczęło jakoś wracać. Już w ciągu dnia też wracały takie różne przebłyski, jak to myślenie było krytykowane, jak byłem, nie potrafię znaleźć słowa, nakłaniany, przymuszany do tego, żeby zachowywać się i myśleć tak jak zwierzchnicy. Może mi się w słowie siedzieć słownictwo. Oglądam w międzyczasie film The Imitation Game. Polecam. Fajny film. Właśnie realia około II wojny światowej, więc może siedzieć słownictwo. Ale to tak mi się mniej więcej układa też z innymi rzeczami, gdzie miałem takie swoje poglądy, swoje pomysły na pewne sprawy, ale były mi narzucane przez opiekunów, że źle myślę, że ich sposób jest właściwy i no i tak byli nauczeni, tak robili. To, że się w moim przypadku to tak nie za bardzo sprawdzało, bywa. No, czuję jak energia schodzi. Widzę, że się towarzycho zbiera. No właśnie tak się układa. Tak mnie to przyblokowało. Jakoś teraz właśnie to chyba kolejny etap zaczyna się układać. Kolejne ciekawe synchro. Tak jak już mówiłem w poprzednim vlogu, właśnie ostatnio trafiłem na te filmy na YouTubie odnośnie rozwiązywania zagadek tam. Bo to głównie jest sudoku, ale nie tylko. To jest jedno. Druga sprawa. Wczoraj akurat byłem wymieniać opony w samochodzie, w serwisie, w poczekalni, telewizor. Nie wiem, jaka stacja leciała, ale akurat leciał chyba Sherlock Holmes z Benedictem Cumberbatchem. I te dwie rzeczy się spotkały ładnie ze sobą właśnie w The Imitation Game. Ponieważ i Benedict Cumberbatch tam gra i jest w podobnych tematach jak właśnie rozwiązywanie zagadek, kryptografii i wielu innych rzeczy, nie będę spoilerował. Ale ciekawie przestrzeń daje znać, jaką drogą iść. Też.
Uciekła mi myśl. Ale to już opowiadałem właśnie, jak to... Znaczy, no, to już opowiadałem, że jak to właśnie było też z... też parę dni temu właśnie z tymi poszczególnymi okruchami, które trzeba było zebrać, tymi wskazówkami. Teraz jakby to ten, no, ten film już trafił jakiś czas temu i sobie tak leżał w kolejce do oglądnięcia i akurat... Akurat teraz mi tak kliknęło, oglądnij. No. A wszystko się wzięło, żeby trafić na ten film z prostego jej sprawy. Firma Nvidia, która się zajmuje produkcją kart graficznych, nazywa swoją architekturę poszczególnych generacji nazwami różnych wybitnych fizyków, matematyków i tak dalej, a ludzi związanych właśnie z komputerami, z obliczeniami. Ich obecna architektura, która jest tak ogólnie dostępna, to jest właśnie Turing, a film jest o Alanie Turingu, którego imieniem, nazwiskiem, nie, którego nazwiskiem została nazwana właśnie ta architektura. I gdzieś mi mignęło, że jest film na ten temat. No i takim kołem zatoczyło, że dzisiaj ten film oglądnąłem. Też dzisiaj mi ciekawa myśl wpadła. Tak. Teraz się baw. Teraz to jest dobry moment na zabawę. Piłeczką. Chyba trzeba to będzie zablokować. Tak? Tak, myszu? Właśnie tego, bo tak jak nieraz były badania właśnie na temat kształtu twarzy, rysów twarzy, symetrii, tak sobie dzisiaj pomyślałem, że tak jak ludzie bardziej właśnie preferują symetryczny wygląd, symetryczne twarze, to co jeżeli ta symetria odnosi się do jakby dekodowania, rozpoznawania u drugiej osoby, że jest w równowadze. Prawa, lewa strona ciała. Zwłaszcza jeśli chodzi o jakby mimikę, pewne jakby odruchy czy nawyki ciała. Tak jak czytamy w jakiś, no, mowę ciała, tak i możemy czytać cudzy wygląd na podstawie właśnie na przykład czegoś rodzaju symetrii. Na zasadzie, jak ta osoba jest w równowadze pomiędzy poszczególnymi częściami ciała, półkulami. Taka ciekawa myśl mi dzisiaj wpadła jeszcze do głowy. Ale najbardziej właśnie jest teraz ten temat właśnie. No nie, teraz ty. Jedna skończyła, druga zaczęła. Dobra. Na razie muszę przerwać tą zabawę. W sumie też już wrzucę. Dostałem od Pawła Suskiego takie dwa filmy z YouTube'a na temat męskości. Jeden już widziałem, drugi gdzieś tam zacząłem, no skoro poleca, to ja też przekażę dalej. Gdzieś ten temat też się teraz właśnie w sumie jest powiązany z tym, co mówią się. Inni robią lepiej. Z tego. To co też było, że czułem się głupi, bo się nastawiałem pod oczekiwania otoczenia. No też często byłem porównywany głównie do kuzynostwa, z tego co pamiętam. Miało mnie to motywować, działało dokładnie w drugą stronę. Zjechało mi strasznie poczucie własnej wartości.
To mi się pojawia temat właśnie wyczucia w tym, co się robi. To też była duża część mojego życia. Właśnie zacząłem zauważać, że wiele rzeczy, które robiłem, zaczynało się od właśnie porażek, a potem jakby coraz lepsza kalibracja, coraz lepsze wyczucie tematu, aż odruchowo udaje mi się pewne rzeczy jakby samoczynnie robić, bez zastanawiania się. Po prostu jest coś do zrobienia, cyk, no dobra, masz, pchnij tą piłeczkę. No pchnij. No. No śmiało. No. Poszło. No, także są efekty specjalne. Może to jakaś synchroniczność i coś mi koty chcą przekazać. Ale właśnie to wyczucie, to żeby znaleźć wyczucie, to jest na zasadzie kalibracji. Za dużo, za mało, za dużo, za mało, za dużo, za mało. Dużo mniej, dużo mniej, dużo mniej, aż w końcu jest ten właściwy środek. Tylko że też ten właściwy środek może się przesuwać. Także to też jest ciekawe właśnie. Jak to, co właściwe, zależy od sytuacji, od osoby. Rozpoznawanie. Mi się przypomniało kiedyś ten. Kiedyś właśnie taki cytat machnąłem. Nie jest ważne, czy się zgubisz, tylko jak szybko się znajdziesz. I on też tutaj ma zastosowanie. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. No teraz to tyle. No, dawno nie było vloga, to dzisiaj będzie nietypowo. Właśnie jak czasem wygląda praca z własnym układem nerwowym. Jak czyszczenie tostera z okruszków. Pierwsze trzeba znaleźć sposób, skoro się tostera nie udało rozkręcić, żeby go wyczyścić, to trzeba było znaleźć sposób, żeby delikatnie kawałeczek po kawałeczku poodklejać te okruszki, a potem je usunąć. Już tak wyglądało przed, a tak wygląda po. Nie wiem, czy tam będzie widać, ale chyba że o, z lampą będzie widać. Delikatnie, po kawałeczku, milimetr po milimetrze. Więc jeżeli było nagranie, to było. Jeżeli nie, no to się tam za wiele nie nadawało do publikacji. Ja myślę, że z tego co pamiętam, nie było jakiejś tragedii. No, od tego czasu sporo się pozmieniało we mnie. Sorry, trochę poszeleszczę. Jestem na etapie porządków różnego rodzaju. Teraz wrócę.
wykorzystując dostępny czas. To idzie tutaj. Wykorzystując dostępny czas. Zrobiłem porządki na telefonie. I... No... Zdjęcia na telefonie jeszcze się zdarzyły. Chyba miałem od 2008 roku. Poszło tego... do skasowania. Znaczy, przerzuciłem sobie co chciałem, zostawiłem na chmurę. Ponagrywałem na płyty. A resztę... W sumie tak jak liczyłem, to było tego 11 czy 12 tysięcy plików. Zdjęć wideo. Chyba z 40 czy 50 gigabajtów na karcie. Zacny dorobek. No i... Przewaliłem to, zeszło sporo dobrych godzin, ale jakie dobre samopoczucie. No, teraz trzeba wykorzystać to, co... Jak to idzie? Tak. Trzeba wykorzystać to, co... leży niepotrzebnie i się kurzy. Ta budowa do dysku jest specyficzna, żeby się zamknęła, trzeba ją w jednym miejscu podważyć. O, dokładnie teraz weszło. Weszło. No. No. I nie wiem, ta poprzednia, którą próbowałem, chyba jest uszkodzona, także też porządki dosyć spore, jeśli chodzi o o usuwanie niepotrzebnych rzeczy z przestrzeni. Kolejne szafki są oczyszczane z różnych jakichś takich rzeczy. Na komputerze też mnóstwo plików poszło do wyrzucenia, których już wiedziałem, że nie będę używał. Więc duże, duże porządki. Taka weryfikacja. Okej. Momencik. A few moments later. Pewnie o paru rzeczach powiem. Będzie taki eklektyczny vlog. Pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, tak jak dzisiaj popatrzyłem na siebie, to wow, ale ty się, chłopie, zmieniłeś. Ja cię nie do końca znam, nie do końca poznaję i wczoraj czy przedwczoraj w ogóle tak stwierdziłem, dostałem pytanie, co u mnie słychać, jak tam sobie radzę. I szczerze powiem, tak bez jakiegoś napięcia stwierdziłem, że już sporo rzeczy przepracowałem i już tak nie znajduję jakoś w sobie powodów do szukania, tak jakby ten proces został zakończony. Gdzieś tam coś jeszcze pojawi, to się tym zajmę, ale jakiś taki proces przebudowy, poznania siebie, tak mysza. Świetnie. No, proces taki przebudowy siebie jest, czuję, zakończony. Tak? Zgadzasz się ze mną? No. Idź mi stąd. Proszę. Proszę. Nie teraz. No. Że ten proces jest, można powiedzieć, zakończony. No, dobrze, tutaj. Spokojnie, można zrobić. Właśnie tak sobie kliknąć nie mogę. Dobra. No. Także w sumie czuję właśnie, że poprzez pracę z układem nerwowym
praktycznie wszystko jest ogarnięte. Bo tak ostatnio pojawiło się takie nowe odczucie, którego wcześniej nie było, takiego wewnętrznego spokoju, też spokoju w trudnych sytuacjach. Jakoś tak mniej wybuchowy jestem niż jeszcze kilka lat temu. Ale ogólnie spokój i tak jak sobie pomyślałem, no dobra, no dobra, co, gdzie bym jeszcze poszukał? Nie ma nic do szukania. Jak coś tam jeszcze gdzieś wyjdzie jako reakcja na daną, na jakąś konkretną sytuację, no to to będzie. I tyle. Ciekawie się czuję z tym wszystkim i ja naprawdę jestem zadowolony z pracy, którą wykonałem ze sobą. Się źle dysknowałem. Ale to nic. To jest do szybkiej poprawki. Też właśnie ostatnio przerabiałem temat właśnie takich porządków. Dużo, powiem to, ostatnio jakieś rzeczy się właśnie wyczyściły, jak robiłem te porządki na karcie pamięci w telefonie, bo tam był kawał mojej historii, przeglądając różne jakby fragmenty mojego życia. Sporo wróciło. Sporo jakichś retrospekcji, spojrzeń na siebie. O właśnie. Ciekawy to był proces. Różne właśnie wspomnienia powychodziły. Pojawiły się właśnie może te porównania, które teraz zaskutkowały tym, że już nie potrzebuję szukać w sobie. Koniec. 10 lat to zajęło. Dokładnie 10 lat. Odkąd stwierdziłem, że jest mój system wartości, że moje życie się pieprznęło. No, może plus parę miesięcy, ale tak w zaokrągleniu dyszka równa. Ładnie. Dobra, kopiujemy dane. I niech leci. Nie powiem, ciekawa podróż się z tego zrobiła. Myślę, że będzie o czym opowiadać z czasem. Jak jeszcze mi się to w jakąś taką historię poukłada. Na pewno mnie to wyciszyło. Stałem się taki mniej ekspresyjny, mniej chęci pajacowania, z jakiego zabawiania ludzi, a bywało i tak, żeby zwrócić na siebie uwagę, zyskać jakieś uznanie, poprawić wszystkim dookoła humor, żeby mi się też poprawił. Teraz jakoś tak na spokojniej to wszystko. Teraz jeszcze w sumie jest kwestia popracowania nad poczuciem własnej wartości, nad samowyceną. Jeszcze zrobię większy odcinek chyba o tym. Poskładam to sobie w taką jedną całość. To już raczej trzeba będzie oskryptować, napisać jakiś tam scenariusz, program tego wszystkiego i wtedy no walnąć taką audycję. Teraz jak mam zacząć mówić, to mi wszystko wyleciało z głowy. Było tego trochę. Faktycznie trzeba będzie zapisywać.
No, jeśli chodzi właśnie o samą wycenę, szacunek do swojego czasu, ale też kwestia tego, jak się podchodzi do siebie, na przykład właśnie to hasło, ile jest warta twoja godzina pracy, która się czasem przewija, jak właśnie się szanuje swój czas, ale też na przykład, już to będzie też trochę z ekonomii, że na przykład, a co jeżeli, powiedzmy, że nasze zarobki odzwierciedlają to, jak sami siebie cenimy, jak do siebie podchodzimy. Tego myszku nie ruszaj. Właśnie jak siebie cenimy, jak do siebie podchodzimy, jaki jest, powiedzmy, nasz potencjał energetyczny. I to jest po prostu jakby wypłata od przestrzeni za to, ile potencjału jesteśmy w stanie skumulować. Nie tyle skumulować, co ile potencjału w ogóle w sobie nosimy. Tak w pewnym momencie zacząłem na to patrzeć, myśleć o tym. No i w sumie ciekawe wnioski poprzychodziły, dlatego w najbliższym czasie będę chciał właśnie sobie to poukładać w jedną całość. Na razie z takich rzeczy, na przykład właśnie teraz weryfikujących. Właśnie swego czasu założyłem bloga. Najpierw nazywał się takiego tekstowego. Tam parę wpisów zrobiłem. Nazywał się Przeżyj to sam. Już wiele lat temu. Z dopiskiem Nie zamieniaj serca w twardy głaz, póki jeszcze serce masz. Potem przerobiłem na Niepokorne Medium. Potem na Psychoanalogika. Było to też pod domeną psychoanalogik.pl. Że to na WordPressie kosztowało 100 euro i tak przez parę lat płaciłem. Teraz z racji sytuacji zostało to zweryfikowane, jak tego używam, i zlikwidowałem tą płatną wersję, ponieważ trzeba było wybrać, co jest ważniejsze. No i wybrałem. Anulowałem tą płatność, tą wersję premium bloga, którego praktycznie nie używałem. Przyjdzie czas, to do niego wrócę i będą na to pieniądze. Teraz pieniądze były potrzebne na inne rzeczy, więc poszły na inne rzeczy. No właśnie, jeszcze tu miałem przeklikać parę spraw. Teraz właśnie porządki, część dalsza, odkopywanie, że tak powiem, dawnych demonów. Muszę odkopać szafkę, w której mam modele, które chciałem sklejać, wrócić do sklejania modeli jak za dawnych czasów, ale niestety nie poszło mi to tak, jak się tego spodziewałem, i to po prostu wszystko pieprznąłem. Farbki, kleje, te modele, które chciałem skleić, które mi się od zawsze marzyły, leżą w szafie od lat nieużywane. To było chyba z 5 czy 6 lat temu, kiedy to było. No i czas zweryfikować, ile z tego jest do wyrzucenia, ile się z tego jeszcze nadaje do czegokolwiek, i w razie czego się za to wziąć, albo to po prostu posprzedawać, powyrzucać, co się już nie nadaje do użytku. Dobra, niech leci. A kto tam tak szaleje? Kto tu tak szaleje? Mysza szuka rozrywki. Także też polecam właśnie zrobić takie porządki. Na komputerze też, w kontaktach, w telefonie też kolejne porządki trzeba będzie zrobić. Tam też się tego uzbierało. O tak.
kolejny element, na przykład też wczoraj z takich rzeczy porządkujących moją przestrzeń. Google wprowadziło przy zapamiętywaniu haseł w przeglądarce Chrome na telefonie taką funkcję, że sprawdza hasła, porównuje z różnymi wyciekami w internecie, gdzie te hasła mogły wypłynąć, i podaje strony, na których te wycieki nastąpiły, i żeby zmienić hasło. No, ja miałem chyba 35 haseł, 35 stron, na których musiałem zmienić hasło login. Nie, login został ten sam, hasło. Tak. No. Więc jakby na to nie patrzeć, też zaszło kilka godzin na to. I właśnie w ten sposób podchodzę, że staram się robić rzeczy, które, na które normalnie by nie było czasu, trzeba by robić z doskoku na raty, a teraz jest na to czas, z racji tego, że dalej pracy nie ma. Znaczy nie ma, jest jej bardzo mało. Udaje się zdobyć jakąś pomoc, przestrzeń pomaga w bardzo czasem zaskakujący sposób. W ramach takiej prywaty, jakby ktoś chciał się pomóc, to proszę o kontakt. Ewentualnie jakby ktoś potrzebował uporządkować w sobie, jakby ktoś chciał po prostu przesesjować jakiś temat, to też zapraszam. Mam dużo wolnego czasu, więc raczej umówienie się do trudnych nie będzie należało. O, właśnie, jeszcze z takich tematów. Z racji tego, że to akurat tak human designowo idąc, właśnie tak stwierdziłem, że z racji tego, że mam dużo, dużo pustej przestrzeni w sobie, i która jest napędzana ludźmi, energią ludzi, których spotykam, z racji tego, że tych ludzi teraz praktycznie nie spotykam, mało wychodzę z domu, też nie mam takiej potrzeby, a jak jest wyjście, to raczej jest miejsce odludne, więc stwierdziłem, no okej, nie mam tej energii od ludzi, więc dobrze by było ją znaleźć w sobie. No i zacząłem w ten sposób też patrzeć, nie na zasadzie ciągnięcia energii z zewnątrz, tylko szukania jej w sobie, żeby tę energię wziąć, którą mam, a może której nie zauważam, może której nie doceniam, może którą źle wykorzystuję, więc to też zajęło kilka dni na pewno, jak nie dobrze ponad tydzień, żeby sobie to przepracować, stąd też nie było jakiegoś zapału do nagrywania filmów. No i teraz jest lepiej, te porządki też jakby dały taki oddech, sporo pomogły. Że jeszcze trochę tych porządków będzie i jakby taki wyobrażony ciężar takiego balastu właśnie, czy wspomnień, czy świadomości tego, że na przykład jest sporo niepotrzebnych plików gdzieś na komputerze, to też potrafi być ciężar, który w jakiś niezauważalny sposób powoduje dyskomfort, a ten dyskomfort się przenosi na inne dziedziny życia. Coś właśnie taki miałem jakieś, taką myśl związaną z dyskomfortem chyba wczoraj. Czy albo przedwczoraj. Ale uciekła. Nie szkodzi. Ma wrócić, to wróci. We właściwym momencie. Ale też na przykład takie, pojawiła się nowa myśl. Jak dużo czasu potrafi zająć skupianie się na tym, że sam dyskomfort jest, zamiast się po prostu zająć, żeby się sytuacja stała komfortowa. Tak obserwując właśnie parę osób, siebie z dawnych czasów, że mam też takie powiedzenie, że tak łatwo jak teraz już potem nie będzie. No to fakt, jak właśnie wraca to, o czym ja mówię, że jeżeli się zajmiemy dyskomfortem od razu, czyli przekujemy go na mniejszy dyskomfort albo wręcz na komfort, to łatwiej się nim zająć i jakby
mniejszy wpływ ma ten dyskomfort niż czekając, aż on narośnie. A jeszcze skupiając się na nim, jakby jeszcze go bardziej odczuwamy i tak sobie użalając się nad nim i rozpamiętując go, powodujemy, że odczuwamy go jeszcze bardziej, zamiast po prostu podjąć działanie. No, tak. Tak teraz przepłynęło. Więc jak jeszcze coś się pojawi, to będę nagrywał. Znaczy też... też przez jakiś czas właśnie był kłopot z nagrywaniem, że nie miałem odpowiedniego statywu. Znalazły się pieniądze, statywik mały jest, właśnie z niego nagrywam. Także jakby to gdzie się uwaga skupia na potrzebie, potrzeba zostaje zaspokojona. No i tak wracając do tego, co przed chwilą mówiłem, że energia podąża za uwagą. Jeżeli się zaczynamy skupiać na dyskomforcie bez robienia z nim cokolwiek, w celu zmiany z dyskomfortu na komfort właściwy, to przestrzeń będzie dostarczała więcej dyskomfortu. No tak samo jak właśnie to, od czego zacząłem, że w momencie, kiedy człowiek patrzy na siebie na jakiegoś wadliwego, to przestrzeń dostarczy jakby kolejnych sytuacji potwierdzających, tak, jestem osobą wadliwą i wymagam nieskończenie wiele pracy. Można się zapędzić w taką pułapkę. I tak łącząc te dwa tematy, właśnie mi się przypomniał kolejny temat, bo tam na takiej grupie kryptolodzy przestrzeni z grupy Stinger przy Herbacie mamy co tydzień takie spotkania. Sobie właśnie gadamy. Właśnie było o uzależnieniach. Też przyszło mi do głowy, że są uzależnienia od terapii. Że sam proces jakby leczenia w nieskończoność dla niektórych osób jest ważniejsze od tego, żeby po prostu go skutecznie zamknąć, przeprowadzić, zamknąć i znaleźć się w miejscu w takim, w którym ja mniej więcej teraz jestem. Wow. Kim jest ta osoba, którą ja widzę w lustrze? Jest inna niż była jeszcze pół roku, rok temu. Co ja lubię? Kim ja jestem? Jaka ja jestem? Na wiele rzeczy człowiek zaczyna patrzeć inaczej, na przykład właśnie poprzez porządki wiele rzeczy może znaleźć swoje ujście w koszu, czy po prostu u nowego właściciela, bo nagle się okazuje, że coś, co do tej pory było do użytku, nagle przestaje budzić zainteresowanie. Nagle się mogą pasje zmienić, zainteresowania. To jest niesamowita przygoda, ale to też jest pójście w nieznane i to może powodować, że lepiej pozorować leczenie chodząc w nieskończoność na terapię, jeszcze płacić za to, płacić za podtrzymywanie powiedzmy własnego stanu, niż na przykład właśnie wyleczyć, zamknąć i zostać z pieniędzmi, z którymi prawdopodobnie, bo takie osoby mogą się bać, co ja z nimi zrobię. Bo nagle mam pieniądze i nie wiem, na co je wydać, nie wiem, co ja lubię. Bo to, co do tej pory mnie cieszyło, to mnie nie cieszy. O, kolejna rzecz, którą odetkało się. Ha, płynie. Właśnie nałogów uzależnień. Ja się widzę, że nałogi uzależnienia jako, ja to nazywam rany duszy, które potrzebują być ukojone w jakiś sposób w materii. Moim takim głównym nałogiem były słodycze. Odkąd parę miesięcy temu przepracowałem kilka rzeczy związanych właśnie, no później było chyba związane z moją mamą, z jej utratą, z jej brakiem, też z tatą, ale to były takie rany związane z poczuciem opuszczenia. Tak, to chyba głównie było związane z poczuciem opuszczenia, to ja po prostu żarłem na potęgę słodycze. I każda wizyta w sklepie kończyła się przynajmniej jednym opakowaniem słodyczy, jeżeli nie było ich więcej. Stwierdziłem, no okej, wiem, że te słodycze mi szkodzą. Znaczy szkodzą, nie szkodzą. Na pewno na zęby tak. Bo to... myślę, że moja dentystka by to potwierdziła. Jest co robić.
ale też ładowanie bardzo dużych ilości cukru w swój organizm zdrowe nie jest. Zwłaszcza na dłuższą metę. Choć jak wiem, się przyzwyczaił do tego cukru na. Stwierdziłem, no okej, okay, dobra. I zauważam to, idę w to, obserwuję. No i tak jak przepracowałem, różne tematy się przewijały, zamykały. Tych słodyczy było coraz mniej. Od tygodnia, półtorej, może dwóch, idąc do sklepu, specjalnie się ładuję w regał ze słodyczami. Dzisiaj na przykład byłem na zakupach. Nic. Zero chęci kupienia słodyczy. Na przykład właśnie moje ciało mi na przykład właśnie też słodycze z dzieciństwa, które jakoś tam teraz są dostępne. Bezproblemowo dawniej to często były takim synonimem, o, przyszła paczka z zagranicy, wow, w końcu będzie można na przykład zjeść te batoniki Kinder. On, to był taki mój znieczulacz sesyjny, jak coś wychodziło, przepracowywałem. To dzień, dwa dni zanim coś wyszło, jak szedłem na zakupy, jak sięgałem instynktownie po te batoniki Kinder, to już wiedziałem, że od tego dnia, jutro, pojutrze coś się zadzieje. No, z jednej strony dawało to węglowodanową energię do tego, żeby po prostu organizm sobie to na wyższych obrotach przepracował, ale z drugiej strony no, narkotyzowało cukrem i w cudzysłowie znieczulało. No i na tą chwilę jest tak, że nie mam potrzeby. A cóż to się drukuje? Okej. Wszystko pod kontrolą. Nikt mi się nie włamał na drukarkę. No i takie na przykład szukanie na siłę w sobie, jeszcze przeskakując, też może być właśnie brakiem miłości do siebie, brakiem zaufania do siebie, brakiem poczucia bezpieczeństwa, bycia ze sobą. No. I na tym zakończę. A jeszcze z ciekawostek właśnie powiem. Takie postscriptum. Dopieszczenie małego Michałka. Zawsze mi się marzyły takie puzzle i akurat jedna, jedyna sztuka była na Allegro. Dzisiaj albo jutro będą układane.